Cześć, z tej strony BN23 No i tak jak zapowiadałem wczoraj Właściwie przypominałem wczoraj Dziś mieliśmy premierę gry Kingdom Rush Alliance Miał to miejsce jakoś Około godziny 14 naszego czasu Wtedy już gra była dostępna Do zakupu No i możemy się już cieszyć Tą grą długo wyczekiwaną Możemy testować, możemy Patrzeć co przewidzieliśmy Co właśnie Udało się pod względem lore przewidzieć. Co natomiast było zupełnie inaczej, czym twórcy nas zaskoczyli, ja, tak jak już mówiłem, trochę się zapoznałem z tematem. No i mamy tam kilka takich nowych rzeczy. Oprócz tego, co zapowiadali twórcy, generalnie tak, mamy nawiązania do uniwersów, których wcześniej nie było. Na, między innymi na jednej z map. Dam spoiler, taki, e, także uwaga, było nawiązanie do Wiedzmina. Nie bowiem jakie dokładnie, żeby już nie psuć zabawy, ale generalnie e, takie nawiązanie było. Też przyjrzałem się dzisiaj e, temu streamowi, bo w komentarzach powiedzieliście, że dobry pomysł jest, żebym ja przejrzał te koncepty fanowskie z tymi wieżyczkami, żebym ja pomysły tych fanów e, właśnie obejrzał i ja to zrobię. Ja to nagram i zrobię to przed nagrywaniem filmów z Eliansa. Natomiast ja myślałem, że tam tych wieżyczek nie wiem, będzie 30, 40, a ich tam jest chyba z 4 razy tyle. Dlatego na pewno się nie wyrobimy w jednym materiale. Ja już sobie część grafik przygotowałem. Natomiast myślę, że to będzie więcej niż jeden materiał. Bo jak do każdej wieżyczki nawet będę chciał powiedzieć 2-3 zdania skromne. To, to i tak będzie potężna długość takiego odcinka, dlatego żeby nie było przesadnie długo. No to ja to podzielę i będziemy mieli kilka takich materiałów. E, także na spokojnie tak to będzie wyglądało. I z takich informacji, no to wiadomo, za jakiś czas już będzie można startować znowu z serią Kingdom Rush Lore, i tam omawiane będą postaci. E, na początek, myślę, postaci bo to jest coś, co po prostu już wiemy co i jak, a jeszcze nie zdradza tak bardzo fabuły. No i myślę, że od postaci zaczniemy. Myślę, że jak będziemy też postacie mawiać, będzie można reaktywować po raz kolejny serię Kingdom Rush pojedynki i nagrać te zestawienia, które, o które już prosiliście kilka tygodni temu, już jak znaliśmy bohaterów, czy pojawił się w Kingdom Rush Alliance. I ja myślę, że jeśli chodzi o początek tego Kingdom Rush Alliance, to też można coś zacząć omawiać, bo właściwie to twórcy już wielokrotnie ten fragment fabuły pokazywali, te etapy z dzikimi bestiami, a więc dużo osób to już widziało na grubo przed premierą. Oczywiście cały czas będą się też pojawiać inne serie. Mam nadal nagrane dwa jeszcze odcinki. Które oczywiście w najbliższym czasie wstawię z serii pojedynki bohaterów i zamierzam nagrywać kolejne, bo było post na karcie społeczności i były zapowiedziane materiały, więc jak zapowiedziałem materiały, to one się oczywiście pojawią. Ja tutaj nie zamierzam e, kantować ani nic. Oczywiście za pomocą Discorda i nie tylko. Usłyszałem już pierwsze opinie od Was. Generalnie, raczej wypowiadacie się dość pozytywnie, że gra wam się podoba i tak dalej, ale co do samego gameplayu, to jak to mawia klasyka, zdania rabinów są podzielone. Jedni mówią, że gra jest strasznie łatwa, inni natomiast, że poziom trudności jest całkiem ok. Inni natomiast, że właśnie poziom jest taki, że jednak czuć, że jest co od vengeance może trudniejsze, ale porównując z pozostałymi częściami, no to e, jednak też takie trudne nie jest. Sam będę pewnie za jakiś czas to testował, zweryfikuję to jak najbardziej podzielę się opinią natomiast takie opinie słyszałem od Was generalnie pak patrząc graficznie prezentuje się to całkiem ładnie, jeśli mamy się odnieść do kolejnych aspektów No, ale to można było się spodziewać, że twórcy tą grafikę będą dopieszczać każda kolejna część ma inny styl, inne te kreski Natomiast uważam, że każda część ma swój taki klimat, ma swój taki urok, i niekoniecznie te najnowsze też są najlepsze, bo no Alliance też poszło w tym samym kierunku co Vengeance, i miejscami te takie elementy, niektóre ta grafika jest taka trochę cukierkowa, tak bym ją określił, a niekoniecznie do wszystkich postaci to pasuje. Chociaż tutaj te takie postaci, które mają być mroczne, mają być takie. Właśnie bardziej, no tutaj, w, jeśli chodzi o Kingdoma, ciężko powiedzieć, że straszne, ale no wiadomo o co chodzi, typu właśnie potwory Unblinded Cult, no to, to raczej prezentują się całkiem nieźle. No i mamy też właśnie tą mechanikę, którą zapowiadali twórcy. Mamy dwójkę bohaterów. Widziałem już gameplay częściowo. No i wygląda to całkiem spoko. Zawsze jest to jakieś urozmaicenie, natomiast pisaliście na Discordzie również, że ciekawym pomysłem by było może jakby w jakiś sposób realia świata Kingdoma dał się przenieść na multiplayer. Nie wiem jakby to miało wyglądać, ale pff, może kiedyś twórcy o czymś takim pomyślał. Twórcy zapowiedzieli również, to już jakiś czas temu zresztą w jednym z newsletterów bodajże, czekujonej, że będzie Kingdom Rush 6. No i oczywiście Zobaczymy, czego możemy się tam spodziewać, ale fajnie, że to uniwersum, ta seria gier odżywa, że ta seria gier, mimo już rok temu wielu osobom w tym nie wydawało się, że już więcej się nic nie rozwinie, więcej kontentu nie dostaniemy. A tu twórcy powrócili po 6 latach od Kingdom Rush Vengeance, pojawiła się druga, kolejna część, piąta, oczywiście, Kingdom Rush Alliance pojawił się dodatek DLC Hammer Hold, e, właśnie do. Kingdom Rush Vengeance. No, jeszcze mają być dodatki, e, kolejne, kolejne mini kampanie, i też, oczywiście, zapowiedziana została szósta część. Także ładnie się to wszystko rozwija. Twórcy też dość potężnie na YouTubie czy na tych newsletterach promują kolejne rzeczy, które zamierzają wydać. Z jednej strony trochę dużo zdradzają, ale z drugiej strony nakręcają to w taki sposób, że faktycznie robią sobie tym zasięgi, więc e, tym samym mają zyski, więc jednak może to tą firmę napędza i dzięki temu kolejny content będziemy dostawać. No i generalnie z drogą dzisiaj twórcy też mieli live'a na swoim kanale na YouTube, mówię tutaj oczywiście znowu o Ironhide i pokazywali tam kolejne poziomy, ja natomiast tego live'a e, nie oglądałem, ale po prostu dostałem powiadomienie, że taki live miał miejsce. No i myślę, że chyba w tym odcinku więcej nie istniałam do dodania, Niebawem szykuje się wiele nowego contentu na kanale, wiele nowych rzeczy. Poznamy odpowiedzi na nurtujące nas od kilku tych dobrych tygodni pytania. Będzie też content niezwiązany z Kingdomem. Nadal kontynuowany, ja nie zamierzam od tego odchodzić. Fajnie się przyjęły te serie. No i nadal będę nagrywał jeszcze odcinki związane z poprzednimi częściami Kingdomów, gdzie jeszcze też nie wszystko omówiliśmy. Kata nadal przypominam, czeka na swój odcinek, e, natomiast nadal jej nie chcecie. Co wam zawiniła ta biedna wróżka, nie wiem, ale nadal jej nie chcecie. No i myślę, że jeszcze zarówno z Vengeance, jak i z Origin z Frontiersa, z Jedynki jeszcze by się pewnie jakieś tam małe elementy e, do omówienia, które by się nadawały faktycznie na jakiś odcinek e, trwający dłużej niż minutę, e, znalazły. Natomiast to pierwsze co mi przychodzi do głowy to ta nieszczęsna kata, że ona jeszcze została. Ale no, do tych części jak najbardziej będziemy wracali pewnie jeszcze w serii Kingdom Rush Teorie. I pewnie w serii Kingdom Rush pojedynki, tak, Bo gdzie bierzemy pod uwagę postaci ze wszystkich części Kingdomów. A teraz jeszcze zyskamy do naszego rosteru, że tak powiem, kolejnych zawodników, których będziemy mogli ze sobą zestawiać. A mało tego, tych bohaterów z Lejansa będziemy jeszcze mogli zestawić z bohaterami z innych uniwersów w serii pojedynki bohaterów. Także no myślę, że tutaj nie będę nic przedłużał, nie mam nic do dodania. Pewne pierwsze wrażenia na temat tego Kingdoma też mam. Generalnie raczej wygląda to dość w porządku, dość pozytywnie. E, dość pozytywne mam odczucia. E, nie nastawiałem się na coś specjalnie, ale no, jakbym miał powiedzieć, czy byłem nastawiony bardziej negatywnie, czy pozytywnie, to no, pewnie pozytywnie. E, no i niebawem przetestuję sam gierkę, e, pewnie sam zagram. E, natomiast kiedy to nastąpi, nie wiem. E, no i co że z Wami żegnam, słyszymy się w kolejnych odcinkach, czy to na temat Kingdoma, czy nie na temat Kingdoma, także trzymajcie się i cześć!